W szkole podstawowej nr 25 w Rzeszowie jest w tym roku aż 6 pierwszych klas. 4 z nich utworzono właśnie z 6-latków, które, jak przekonują nauczyciele, doskonale sobie radzą w tej roli. Szkoła długo się do tego przygotowywała, nie tylko wyposażając salę, ale też szkoląc nauczycieli. Teraz nie wiadomo, co dalej, bo nie wiadomo, jak się mają plany szkoły do tego, co zdecydują rodzice. W mojej szkole, jeżeli 6-latki nie przyjdą w takiej liczbie, jak planowaliśmy w ubiegłym roku, 3 nauczycieli z edukacji wczesnoszkolnej straci pracę i przypuszczalnie 2 nauczycieli świetlicy. 2 etaty świetlicy będzie mniej. Jak będzie, nie wiedzą też wychowawcy i dyrekcja przedszkola nr 34. Po zmianach dzieci, które na pewno zwolnią miejsca w przedszkolu, to tylko te, które skorzystały z tak zwanego odroczenia obowiązku szkolnego i we wrześniu na pewno rozpoczną naukę w szkole. Ale w sumie jest ich tylko 17. Natomiast pozostałych dzieci, 6-letnich, jest aż 72. Więc w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, ile faktycznie dzieci pójdzie do pierwszej klasy, ile nam się zwolni miejsc, ale wiemy, że bardzo dużo dzieci jest gotowych do pójścia do szkoły. Tyle, że teraz wszystko zależy od decyzji rodziców. Jeśli ci zdecydują się na to, aby 6-latki zostały w przedszkolach, pojawi się potężny w skali Rzeszowa problem. Ja myślę, że jeżeli chodzi o dzieci 3-letnie w przedszkolach, to może braknąć od 500 do 700 miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli, którzy pracują w klasach pierwszych w szkołach podstawowych, braknie około 50 etatów. O tym, jak zminimalizować ten problem, dyskutowano dziś na spotkaniu w ratuszu. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu, ale też dyrektorzy szkół i przedszkoli. Bardzo byśmy Państwa prosili o takie jakby wspólne przemyślenie, podyskutowanie i na roboczo ustalenie. Czy podejmujemy działania? Jeżeli tak, to jakie działania? Jak się okazało, dyrektorzy szkół i przedszkoli mają na to wiele pomysłów, już teraz. Przyszło mi do głowy, że można by przygotować takie plakaty, które zachęcające dzieci, rodziców, dzieci 6-letnich do zapisywania dzieci do szkoły. Te plakaty można by pewnie rozwiesić w urzędach, bardzo chyba się sprawdza kampania w autobusach MPK. Przede wszystkim jednak, zdaniem nauczycieli, trzeba jak najwięcej rozmawiać z rodzicami. Chodzi o to, żeby dać rodzicom pełne, jasne informacje, żeby te dzieci, które dobrze funkcjonują w przedszkolu, tak, funkcjonują na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o umiejętności intelektualne, a tak samo rozwój emocjonalny jest ważny, żeby te dzieci spokojnie mogły pójść do szkół. Takie działania samorząd Rzeszowa i wszystkie działające na terenie miasta publiczne szkoły i przedszkola chcą rozpocząć możliwie najszybciej. Tak, aby dać rodzicom czas na podjęcie decyzji, ale też mieć go na działania awaryjne, gdyby mimo wszystko sprawdził się najbardziej pesymistyczny scenariusz.